poranny gość Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wczoraj w Zielonej Górze minister klimatu i środowiska, pani Anna Moskwa, zadeklarowała wsparcie rządu w kwocie 43 milionów złotych z 55 milionów potrzebnych do utylizacji składowiska odpadów Przylepie, które spłonęło w lipcu. Potężne wsparcie i no, trudna akcja. Pani minister podkreślała tutaj, podziękowała także służbom za zaangażowanie w województwie lubuskim w to, by akcję gaśniczą przeprowadzić w sposób profesjonalny. No tak, to była bardzo, bardzo trudna, duża akcja. Świadczy o tym chociażby to, że łącznie ponad 370 strażaków było zaangażowanych najpierw w gaszenie, później w schładzanie tego pogorzeliska, a także teraz cały czas strażacy tam są i cały czas pracują nad usuwaniem skutków po tym pożarze. Także tutaj służby stanęły na wysokości zadania, bardzo profesjonalnie to zrobiły. Tutaj serdecznie wszystkim im jeszcze raz dziękujemy w imieniu wojewody Władysława Dajczaka, bo wykazali się profesjonalizmem bardzo dużym i to nie pierwszy raz. Także tutaj możemy być jako Lubuszanie dumni z naszych służb, które pracują w województwie lubuskim. No i z jednej strony mówimy o tym, że trwa ugaszenie, a z drugiej strony ruszyła natychmiast szukanie wsparcia i pomocy. No i na razie bez szukania winnego, bo na to chyba jeszcze przyjdzie czas. No tutaj winnego, tutaj tym się zajmie policja i w to zostawmy te działania im. Natomiast no wsparcie było od samego początku. No ja przypomnę, że pan wojewoda był na miejscu pożaru w momencie, kiedy on już zaczął się, tak? No może nie w 15 minut, ale bardzo szybko. Pani minister i Anna Moskwa i minister Jacek Ozdoba dojechali jeszcze tego samego wieczoru. Już wtedy rozpoczęły się rozmowy, kiedy to płonęło. Trwały rozmowy, co dalej, tak? I tutaj to wczoraj zadeklarowane wsparcie do 43 milionów, tak? I jeśli i deklaracja, że jeżeli będzie potrzeba jeszcze czegoś więcej, to też jesteśmy otwarci na ten dialog i tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zostawi władz Zielonej Góry samych z tym problemem. Tymczasem pani minister zadeklarowała, że jest otwarta i pyta także marszałek województwa, która to deklarowała wsparcie dla tej inicjatywy i mówi: sprawdzam, ile dołoży marszałek województwa. Tymczasem Elżbieta Polak na swoim Twitterze napisała: tak, gdy mieszkańcy prosili o pomoc, minister Moskwa była głucha, teraz na pogorzelisku organizuje polityczne happeningi, przekazywanie 43 milionów złotych na likwidację skutków pożaru to jest polityczny happening? Politycznym happeningiem jest wpis pani marszałek. To jest kolejna niepoważna i niepotrzebna, przede wszystkim niepotrzebna wypowiedź w całej tej sytuacji kryzysowej. Pani marszałek, jakkolwiek by się nazywała, nie ma kompetencji do zarządzania kryzysowego i koordynowania prac służb, a próbowała tutaj wchodzić w nie swoich butach. To oceniamy to bardzo negatywnie. W takich sytuacjach potrzebny jest spokój i profesjonalizm. Takim profesjonalizmem i spokojem wykazały się wszystkie służby wojewody. Panujemy nad tą sytuacją. I faktycznie pani marszałek sama deklarowała, że ona przeznaczy środki na usunięcie, na badania, na różne rzeczy, ale to są tylko deklaracje. Pani marszałek opowiedziała kilka różnych historii, po czym pojechała na Pol & Rock Festival do Jurka Owsiaka i w konsekwencji czego sprzedała swój własny fotel. To nie są poważne rzeczy, my rozmawiajmy o poważnych sprawach. Miasto Zielona Góra ma w swoim budżecie 12 milionów. Polski rząd dokłada 43 miliony z opcją przedłużenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska już przeznaczył 1 000 000 zł na odtworzenie zdolności bojowej jednostek. To są konkrety. Rozmawiajmy o konkretach. Mhm. A pani marszałek, jeśli znajdzie środki,
to oczywiście też one się przydadzą, bo mamy też w konsekwencji błędnej polityki Platformy Obywatelskiej w latach 2011-2014 dużo wysypisk, jeszcze dużo wysypisk, które trzeba posprzątać po tym nieudolnym rozporządzeniu wyłączającym te składowiska z decyzji środowiskowych. Mówi pan, że to, co robi marszałek Polak, to jest niepoważne, ale może mieć poważne konsekwencje, ponieważ jeśli pani marszałek Polak, i tu na to zwracała uwagę pani minister Moskwa, sieje dezinformacje i fake newsy, chociażby podważając certyfikaty służb badających stan powietrza w czasie akcji gaśniczej, czy rządowe komunikaty odwołujące alarm i mianowicie mówiące, że już jest bezpiecznie, można z domu wychodzić, no to może grozić tym, że właśnie Polacy nie będą ufać komunikatom chociażby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Apeluję do wszystkich mieszkańców ziemi lubuskiej i do wszystkich, którzy nas słuchają, żeby jednak słuchali komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i korzystali ze źródeł wiedzy i z oficjalnych stron rządowych. Są tam tylko rzetelne informacje bez żadnej publicystyki. Wypowiedzi pani marszałek nie były na podstawie badań, danych, wyników, a takie decyzje zapadały podejmowane przez pana wojewodę w oparciu o dane przedstawione przez Straż Pożarną, przez WIOŚ, przez inne służby. Panie dyrektorze, chciałem zapytać pana o, już zmienić temat, ale też w kontekście ekologicznym. Chciałem zapytać pana o Odrze, czy służby wojewódzkie monitorują sytuację? Czy nie powtórzy się sytuacja z zeszłego roku? Tego, czy się powtórzy, czy nie, tego nie wiemy, bo tutaj nie będziemy przewidywali przyszłości na podstawie szklanej kuli. Natomiast w trybie ciągłym prowadzone są codziennie, rzeka jest badana na wlocie do województwa lubuskiego i w punkcie w Cigacicach. Cały czas odbywa się monitoring, cały czas jest kontrolowana sytuacja. No natomiast mamy do czynienia, wiemy, że tu złota alga jest tym organizmem żywym, który nie do końca jest przewidywalny. Mogą wystąpić sytuacje pogodowe, gdzie rozwinie się więcej tej złotej algi, ale cały czas sytuacja jest monitorowana, nadzorowana i jeżeli będzie taka potrzeba, to służby w województwie są gotowe do podjęcia natychmiastowych działań. To zapytam pana jeszcze o to wsparcie rządowe. Gorzów od dawna czeka na halę sportową. Tam było mnóstwo przygód po drodze. Wykonawca schodził z budowy, chciał więcej pieniędzy. Te pieniądze znalazły się w rezerwie rządowej. Tymczasem pytanie, czy miasto ma jakiś problem z pozyskaniem tych rządowych środków? Faktycznie, hala w Gorzowie jest na ukończeniu. Gorzowianie jadący ulicą Słowiańską mogą już podziwiać obiekt. Pojawił się napis Arena Gorzów, ale faktycznie tych pieniędzy brakuje. Pan wojewoda zdecydował się wystąpić do rezerwy premiera o brakujących 10 milionów złotych. Natomiast no tutaj jest problem i nie kamyczek, a głaz do ogródka urzędników i pana prezydenta. Już trzykrotnie kancelaria prezydenta odsyłała nam ten wniosek do uzupełnienia. Jesteśmy lekko zawstydzeni tutaj tym brakiem jakości po stronie urzędników miejskich przy komponowaniu tego wniosku. No, a w takim razie pytanie, czy no już zbliżają się wybory, czy tutaj nie ryzykuje miasto Gorzów Wielkopolski, że te środki no, mogą przepaść? Jeśli te środki przez błędy urzędników miejskich i służb pana prezydenta przepadną, to przypomnę, że dwa tygodnie temu pan premier ogłosił dodatkowy udział samorządów w podatku dochodowym i to jest 14 miliardów złotych w skali kraju. Z tej puli Gorzów Wielkopolski otrzymał 48 milionów złotych na dowolne cele, to są na wydatki bieżące. Pan prezydent może z puli tych środków przeznaczyć 10-15 milionów na dokończenie budowy hali i na inne rzeczy, które są potrzebne gorzowianom. Tutaj te środki, to uzupełnienie tej subwencji ogólnej dla samorządów, to w województwie lubuskim jest dodatkowych 360 milionów złotych dla lubuskich samorządów, Gorzów 48, ale dostał też samorząd województwa, pani marszałek, także pani marszałek też ma środki, by włączyć się finansowo w pomoc dla miasta Zielona Góra na usuwanie skutków pożarów w przylepie.
A skoro już o wyborach wspomniałem, to te wybory, które już ogłosił prezydent Andrzej Duda, które odbędą się 15 października, to nie będą takie same wybory. Ma być więcej lokali wyborczych. Tak, dokładnie. Tutaj dzięki zmianie kodeksu wyborczego w skali całego kraju powstało bardzo dużo nowych komisji wyborczych. Te komisje wyborcze zwiększają możliwości udziału w wyborach, bo powstały w mniejszych miejscowościach. W województwie lubuskim to jest dodatkowych na chwilę obecną 153 lokale wyborcze w miejscach, w których wcześniej nie było. Wiem, że trwają jeszcze prace nad utworzeniem kolejnych. I tutaj wszystkich zapraszamy, żeby jak najliczniej pójść do wyborów, zagłosować, bo Polska jest demokratycznym krajem i zwiększamy możliwości Polaków do udziału w tym najważniejszym dla demokracji procesie, czyli w wyborach. Rząd liczy na to, że zwiększy się frekwencja dzięki takim zabiegom? Tak, taki był główny cel. No tutaj wysoka frekwencja jest podstawą zachowań demokratycznych. To jest naturalne. Tutaj zwiększamy po prostu dostępność do lokali wyborczych. A to mówił Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.